Witamy w 23. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Joanna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Pomoc na terenie Ukrainy. Oprócz nas usłyszycie Walerię, Maksyma i Irinę, którzy pracują w PAH Ukrainie i opowiedzą nam, czym na co dzień się zajmują. Dowiecie się też od Heleny, jakie działania pomocowe PAH prowadzi w Polsce. Zaczynamy! W ostatnim odcinku podcastu koncentrowaliśmy się na pomocy na granicy. Te ostatnie miesiące to wielka lekcja pomagania dla osób, które tutaj są w Polsce, dla organizacji, które są w Polsce, dla organizacji, które przyjechały specjalnie do Polski, żeby udzielać pomocy osobom z Ukrainy. I faktycznie mam wrażenie, że w tej rozmowie o pomocy Ukrainie najwięcej jest tych wątków właśnie graniczno-polskich, to znaczy interesujemy się tym, przeżywamy, ekscytujemy, nieraz denerwujemy, nieraz zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, no bo zaczyna to nas dotykać bezpośrednio lub każdy ma jakiegoś znajomego, znajomą, która czegoś doświadczyła, związanego oczywiście z pomocą, albo właśnie udzielała pomocy, albo jest w rekrutacji do jakiejś organizacji, która zatrudnia teraz dużo osób pomagających. Trochę mniej widoczny według mnie jest ten fakt pomocy w Ukrainie samej. Mam wrażenie, że on się pojawia najczęściej w takim charakterze w ogóle wsparcia Ukraińców, też wsparcia wojskowego. Takiego wsparcia militarnego, może tak bym powiedział, albo wsparcia Ukrainy przez Polskę jako kraj. Trochę mniej chyba wiemy o tym, jak działa pomoc humanitarna w samej Ukrainie i dlatego zdecydowaliśmy się dzisiaj ten odcinek podcastu temu poświęcić w dużej mierze. Chcemy spojrzeć na tą sytuację, która jest dla nas już może nie taka nowa, bo już trwa kilka miesięcy, ale wciąż jest pełna pewnie lekcji różnych, ale z innej perspektywy, z tej, która jest często do nas niedostępna, bo jesteśmy tu, a wiele ludzi, o których mówimy, którym pomagamy, jest w Ukrainie. Będziemy się przyglądać temu, jak ta pomoc jest zorganizowana, ale przede wszystkim spojrzymy na taki ludzki aspekt tej pomocy, bo naszymi gośćmi i gościniami będą osoby pracujące dla Polskiej Akcji Humanitarnej w Ukrainie i ze swojej perspektywy opowiedzą właśnie, jak taka pomoc wygląda, na czym polega, co ich motywuje do tego, aby wykonywać taką pracę. No i też to w ogóle, jak się znaleźli w tym sektorze, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawe. A jeszcze zanim przejdziemy do tych historii i jakichś szczegółów, to taka rzecz bardzo podstawowa, której wydaje mi się, że nie tłumaczyliśmy nigdy w podcaście, to w ogóle o tej pomocy humanitarnej, rozróżnieniu na pomoc humanitarną, a rozwojową, a być może działania integracyjne, bo no, mi się wydawało przed lutym, że ja rozumiem ten podział, dopóki on był abstrakcyjny i na przykładach takich, które gdzieś tam w publikacjach tłumaczyliśmy, ale gdy zaczęło się to dziać w Polsce, to zaczęło mi się to trochę mieszać, szczerze mówiąc. Sama też potrzebowałam nowej refleksji nad tym, gdzie się kończy pomoc humanitarna, a gdzie jakieś już inne działania. No bo w teorii to jest proste, znaczy pomoc humanitarna odpowiada na kryzys, czyli na coś nagłego, na kryzys humanitarny i celem jest powrót do sytuacji sprzed kryzysu. No ale w praktyce no to już jest nie tak łatwo postawić tą granicę, bo na przykład takie działania, które w jednym kontekście są humanitarne, w innym kontekście mogą być rozwojowe albo integracyjne. I gdy na przykład nie mówimy o punkcie zabaw dla dzieci na dworcu, no to jest wydaje mi się raczej pomoc humanitarna, no po jakimś takim momencie kryzysowym. Ale jeżeli na przykład mamy działania integracyjne dla dzieci, które już zamieszkały w jakimś mieście i jakiś punkt opieki zabaw, no to już są pewnie jakieś działania bardziej integracyjno wspomagające. Nie wiem, znaczy ciężko mi to stawiać te granice bardzo twardo, wiem, że ty masz lepsze rozeznanie w tym. To jest tak, że ta dyskusja o tym, co jest pomocą humanitarną, a co rozwojową, jest w sektorze obecna od dawna i oczywiście też wiele rozkmin różnych wokół niej jest, która pomoc jest ważniejsza albo która jest bardziej adekwatna. Natomiast no, zgodzę się z tobą co do jakby tej zasady, którą przywołałaś, że pomoc, która ma na celu powrót do sytuacji sprzed kryzysu, to jest ta pomoc humanitarna. Natomiast rozwojowa już jest bardziej długofalowa, często będzie dotyczyła pewnego wzrostu, rozwoju
przy założeniu oczywiście krytycznego podejścia do rozwoju, o którym wspominaliśmy wcześniej, ale no, co do zasady wejścia na jakiś wyższy poziom, nie wiem... Dobrostanu, o tak, super, dzięki za tą podpowiedź. I tyle teoria i oczywiście w takich sytuacjach zero-jedynkowych, kiedy jest katastrofa naturalna szczególnie, to jest łatwe, bo katastrofa naturalna to jest bardzo konkretny moment, dużo zniszczeń, i sposób jakby doprowadzenia do sytuacji sprzed jest jakby taki wizualnie nawet dostrzegalny przez osobę, która jest poza sektora. Odbudować domy, wrócić do miejsca, do pracy i wrócić do sytuacji, która była tak dosłownie. Tak. Odbudować szkołę na przykład, to już jest też taki przykład już trochę w stronę pomocy rozwojowej, ale sama odbudowa jest raczej pomocą humanitarną. No ale mamy też takie miejsca na świecie i takie sytuacje, które trwają dłużej. Właśnie w sytuacjach wojennych jest to trochę trudniejsze, bo one zwykle trwają miesiącami, latami. Takim chyba z bardziej zawiłych w ogóle przykładów może być Somalia, bo to jest kraj, w którym zresztą od wielu lat działamy, ale kraj, który z jednej strony dotyka skrajne ubóstwo i jest doświadczony różnymi konfliktami wewnętrznymi, a jednocześnie jest doświadczony co jakiś czas, na przykład teraz, klęskami żywiołowymi albo kryzysami po prostu humanitarnymi spowodowanymi przez warunki fizyczne, na przykład teraz susza. I teraz mamy tutaj taką wielką pętlę różnych rzeczy. O wiele trudniej tutaj powiedzieć, co jest pomocą humanitarną, a co rozwojową, bo często ta pomoc ratuje życie, dotyka tych bardzo podstawowych potrzeb. To jest też wyróżnik pomocy humanitarnej, ale czasem jest długotrwała, bo to jest taki konflikt i taka sytuacja w ogóle, która jest już od lat wielu, dziesięcioleci w zasadzie. Więc tu, żeby skomplikować tę sytuację, można podać ten przykład. Mi się też zawsze w tej dyskusji przypomina takie sytuacje, które są dość powszechne na świecie, to znaczy obozy dla osób czy uchodźczych, czy wewnętrznie przesiedlonych, przemieszczonych, no bo tam rzeczy są długotrwałe, często niestety te rozwiązania tak zwane tymczasowe są długoletnie i osoby tam mieszkają przez bardzo, bardzo długi czas. No i tak naprawdę wszystko, co tam się dzieje, w moim rozumieniu z pomocą humanitarną, no bo te osoby są w wiecznym kryzysie, no ale z drugiej strony ciężko mówić o, nie wiem, o pięcioletnim działaniu edukacyjnym w obozie jako odpowiadającym na nagłe wydarzenie. Znaczy, no wydarzenie było nagłe, tylko te konsekwencje są bardzo długotrwałe, więc to też czasem jest nieintuicyjne, no ale wydaje mi się, popraw mnie, jeżeli się mylę, że jeżeli to jest w kontekście właśnie, nie wiem, obozów, no to jest humanitarne działanie raczej z definicji. No, nie jestem tak dobrym ekspertem, musimy może telefon do przyjaciela zaraz zrobić, ale wydaje mi się, że tak jakby to będzie humanitarne działanie, ale no, tu wiele niuansów decyduje. To znaczy mamy przykłady obozów wieloletnich, w których ludzie w zasadzie się wychowują, które są mini miastami. I tu bym już stawiał znak zapytania duży, to znaczy, czy to nie są jednak działania rozwojowe. Natomiast jest to taka trochę, z jednej strony dyskusja sektorowa, z punktu widzenia takiego zwykłego wspieracza pomocy albo osoby, która się tym interesuje, wydaje mi się, że warto wiedzieć o tym rozróżnieniu, że wiedzieć, że to są te dwa rodzaje pomocy, główne, żeby skomplikować tą sprawę, dzisiaj wprowadzamy jeszcze trzeci, takie wsparcie integracyjne, które też może się mylić w naszym kontekście ukraińskim, szczególnie w kontekście działań w Polsce dla osób ukraińskiego pochodzenia albo osób, które doświadczyły wojny w Ukrainie po prostu, ponieważ tutaj właśnie zazębiają się zwykle działania organizacji typowo humanitarnych i pomocowych z działaniami organizacji, które wspierają po prostu migrantów, migrantki, osoby migranckie i często też zazębiają się z takimi organizacjami, które po prostu świadczą pomoc społeczną, taką, no w cudzysłowie powiem, takie usługi społeczne dla różnych grup defaworyzowanych, które też przez to, że w tej chwili no jest duża grupa osób doświadczonych przez wojnę w Ukrainie, wchodzą też w ten system i tutaj wchodzą te działania integracyjne,
nie chcę stawiać jasnej granicy między nimi, jednymi a drugimi, ale myślę, że warto sobie zdawać sprawę, że są organizacje, które się specjalizują w różnych rzeczach i na tej sytuacji ukraińskiej bym powiedział, że część z nich będzie właśnie o wiele większymi specjalistami stricte w integracji, a integracja oznacza naukę języka, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne tu na miejscu, wsparcie w szukaniu pracy i są organizacje, które zajmują się pomocą humanitarną, czyli zapewnieniu podstawowych potrzeb. No i mieliśmy dużo tego przykładów w poprzednim odcinku podcastu, kiedy mówiliśmy o granicy, która jest takim stricte przykładem pomocy humanitarnej. Te osoby, które się tam pojawiały się na chwilę, jechały dalej, ale otrzymywały zapewnienie bardzo podstawowych potrzeb, jedzenie, ciepło, w sensie w ciepłych napojów czy koców, jakieś karty SIM, coś takiego, co dalej pozwalało im funkcjonować. Więc zdawajmy sobie sprawę z tym, że pomoc humanitarna nie równa się pomocy w ogóle. Pomoc humanitarna ma swoje cechy charakterystyczne, pomoc rozwojowa też i to wsparcie integracyjne też rządzi się innymi prawami. Tak, i to też nie chodzi o to, żeby jakoś wartościować rodzaje tych działań, bo oczywiście wszystkie one są bardzo potrzebne, ale myślę, że warto sobie po prostu zdawać sprawę, co wspieramy i właśnie kiedy wspieramy. Czy tak jak wspomniałeś na początku, czy wspieramy na przykład uzbrojenie Ukrainy, czy wspieramy pomoc humanitarną, czy wspieramy integrację, czy zapewnienie podstawowych potrzeb osób uchodźczych. To są wszystko rodzaje pomocy, ale gdzieś tam z innych miejsc. To jak przypomniałeś o tej wojskowej, to jest dla mnie ważny wątek, bo mam wrażenie, że ja chciałbym to chyba jasno tak tutaj też zaakcentować, bo mamy w tej chwili taką sytuację, że wiele osób się angażuje w pomoc dla wojska ukraińskiego albo w ogóle dla osób w Ukrainie, które walczą. Od początku w zasadzie były różne zbiórki, które miały na celu zebranie, nie wiem, wyposażenia dla wojska jakiegoś albo takiego podstawowego, nie wiem, opatrunków albo tego typu rzeczy. Myślę, że warto podkreślić, że pomoc humanitarna nie jest udzielana wojsku. Pomoc humanitarna jest udzielana osobom cywilnym. Pomoc, o której mówiłem przed chwilą, jest po prostu wsparciem takim militarnym albo wsparciem wojska, ale tu gdzieś jesteśmy obok bardzo tych wartości pomocy humanitarnej, które między innymi mają na swoich sztandarach bezstronność, neutralność, angażowanie się w działania wojskowe. To jest też coś, co pozwala często dotrzeć w miejsca objęte konfliktami zbrojnymi, żeby pomóc ludziom, ponieważ zakłada nieangażowanie się w pomoc żadnej ze stron. To jak ty powiedziałeś o swoim ulubionym temacie, to ja też chciałam o swoim ulubionym, to znaczy mówiliśmy o integracji i ja mam teraz dużą fiksację na poziomie tłumaczenia ludziom, że integracja nie równa się asymilacji, więc chciałam przy okazji o tym też wspomnieć, bo mam wrażenie, że mimo wszystko to takie podstawowe pojęcia, ale mało jednak jeszcze zrozumienia dla tej różnicy. Znaczy asymilacja to jest wtedy, kiedy grupa mniejszościowa staje się częścią grupy większościowej i zupełnie jest wchłaniana jej kultura i grupa dominująca narzuca swoje normy, a grupa mniejszościowa przyjmuje je bez żadnych marginesów. Natomiast integracja, i to jest ten stan, który raczej jest pożądany, to jest moment, w którym grupa mniejszościowa jest w stanie wejść w relację z grupą większościową, ale niekoniecznie pozbywając się swojej tożsamości. I że to spotkanie jest bardziej partnerskie, kiedy też ta tożsamość grupy mniejszościowej jest uznawana za wartość i ta grupa mniejszościowa nie musi się jej wyrzec, żeby zostać zaakceptowanym w nowej grupie. To oznacza w praktyce, że nie powinniśmy oczekiwać od osób z doświadczeniem migracji czy uchodźstwa tego, że oni po prostu nauczą się polskiego i przyjmą wszystkie nasze zwyczaje, normy i przyjmą religię i w ogóle staną się po prostu nami. Tylko ten proces integracji powinien przebiegać w dwie strony, to znaczy jasne, jest pożądane, żeby osoby przyjeżdżające do danej kultury coś się o niej dowiedziały i czegoś się od niej, czy coś od niej być może przyjęły, ale też w drugą stronę, na czym musimy być otwarci na to, że
to, że jesteśmy teraz dużo bardziej zróżnicowanym społeczeństwem niż byliśmy rok temu, oznacza również to, że mamy obowiązek się na przykład o tej kulturze czegoś więcej dowiedzieć, albo o tym społeczeństwie, albo o tych osobach. I też częścią tej integracji jest to, żeby nie tylko przyzwolić na bycie w naszej przestrzeni, ale też to, żeby nawiązywać relacje społeczne, to znaczy aktywnie też dążyć do tego, żeby te relacje były. I to dążenie powinno wynikać z obu stron. To jest ważne dlatego, że też często w tych działaniach integracyjnych jest taka tendencja, żeby robić coś dla osób na przykład uchodźczych albo dla osób z Ukrainy, kiedy w idealnym świecie to byłyby spotkania dla wszystkich osób w danym społeczeństwie, również dla tych osób z doświadczeniem migracyjnym, czyli na przykład takie miejsca, gdzie możemy się spotkać. Oczywiście mówimy o działaniach integracyjnych, bo jeżeli mówimy o działaniach po takich stricte pomocowo, no to nie mówimy teraz, żeby wszystkim rozdawać porówno, żeby było integracja, tylko chodzi o to, że na przykład jeżeli mamy zajęcia integracyjne w danym ośrodku kultury, to fajnie by było, gdyby one były rzeczywiście integracyjne i żeby tam się spotykały też osoby bez doświadczenia migracyjnego z tymi z doświadczeniem migracyjnym, żeby rzeczywiście ta wymiana mogła się dziać, a nie żeby to było takie serwisowe dostarczanie usług danej grupie, bo to wtedy też na pewno jest, ma jakieś plusy, ale nie działa integrująco. Mówiliśmy bardzo długo, taki długi wstęp teoretyczno-filozoficzny o pomocy humanitarnej, ale teraz będzie różnica między komunikacją a edukacją. To była edukacja przez 20 minut, albo nie wiem ile to trwa już teraz, a teraz będzie komunikacja, bo teraz podsumuje to wszystko nasza rzeczniczka prasowa, albo może nie podsumuje, bo nas nie słyszała teraz, jak to nagrywała, ale powie to swoimi słowami, jak ona na przykładach rozumie też tą różnicę między integracją, pomocą rozwojową, pomocą humanitarną. Więc posłuchajcie krótkiego nagrania od Heleny Krajewskiej i wrócimy do tych rozmów. Cóż, działania takie jak punkty przygraniczne, dostarczanie żywności, pomoc poprzez karty płatnicze, które mają na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb, takich potrzeb natychmiastowych, to są działania humanitarne. Pomoc psychologiczna i pomoc psychospołeczna dla dzieci z terenów ogarniętych konfliktem zbrojnym to także komponent humanitarny, który co prawda wymaga długomiesięcznej pracy, ale nie zmienia to faktu, że jest to nadal pomoc humanitarna. Jeżeli chodzi o takie komponenty jak pomoc z zdobyciem mieszkań, czy pracy, nauka języka, to już są bardziej działania na styku pomocy humanitarnej i rozwojowej, a być może można by je także nazwać pomocą integracyjną, bo wszystkie te działania mają na celu ustabilizowanie tej tymczasowości, chociaż na chwilę, aby osoby, które musiały uciekać do naszego kraju, musiały to zrobić, aby ratować zdrowie i życie, mogły poczuć się chociaż przez chwilę jak w domu, poczuć tę namiastkę domu, mogły same na siebie zarabiać, na swoje rodziny, mogły bez strachu otwierać oczy każdego dnia o to, czy będzie za co kupić żywność, czy będzie za co wysłać dziecko na przykład na uniwersytet. Więc to są takie działania. Również są prowadzone działania przez inne organizacje, które w jeszcze szerszym stopniu mają na celu integrację. To są zazwyczaj mniejsze organizacje, organizacje lokalne, które najlepiej znają kontekst lokalny, które najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby u nich na miejscu i w jaki sposób integrować nowo przybyłe osoby ze społecznością lokalną. I właśnie takie organizacje też wspiera PAH w ramach NGO Forum, bo dzięki NGO Forum możemy koordynować, możemy wymieniać się doświadczeniami, wzrastać, wspierać się wzajemnie w tym wzrastaniu, także jeżeli chodzi o rozwój instytucjonalny, czy projektowy, czy jeżeli chodzi o etykę wykonywania projektów, czy transparentność finansową. Więc wszystkie te działania się łączą. Niektóre mają komponent tylko humanitarny, inny humanitarno-rozwojowy, inny rozwojowo-integracyjny, ale na pewno składają się na taki duży kalejdoskop działań w Polsce. Mam nadzieję, że wam rozjaśniliśmy trochę to rozróżnienie, ale jeżeli wręcz przeciwnie i namieszaliśmy wam jeszcze bardziej w głowach, to mamy taką animację Sztuka Pomagania, możecie ją znaleźć na YouTubie i tam jest w parę minut, mam nadzieję, że w przystępny sposób wytłumaczone, czym jest dokładnie pomoc humanitarna, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, więc to może być też dobra powtórka. Zachęcamy do oglądania Sztuka Pomagania. Piękna animacja też wizualnie. A teraz przejdziemy już do mówienia o tym wszystkim na przykładzie konkretnych historii i konkretnych osób, dlatego że mam wrażenie, że często popadamy w takie, no, mówienie ogólnie o pomocy,
a jednak to są historie konkretnych osób, konkretnych ludzi, konkretne życiorysy i wtedy to jest jakieś takie bardziej, no, łatwiejsze do uchwycenia, więc dzisiaj postaramy się to zrobić właśnie za pomocą trzech historii pracowników, pracowniczek z Ukrainy, dlatego jak wielokrotnie powtarzaliśmy, ale nigdy za wiele. Najczęściej osoby pracujące w sektorze humanitarnym to są osoby lokalne, które są w danym kraju i tak jak słyszycie w tych historiach, to są trzy osoby z Ukrainy, które teraz dla PAH pracują w Ukrainie. Więc to jest taka sytuacja dość częsta, że te osoby, które odpowiadają na kryzys humanitarny, są równocześnie też doświadczone przez ten kryzys, że to nie są osoby z zewnątrz, tylko to są też osoby same doświadczające tej sytuacji. No i też myślę, że to jest ważne, żeby zauważyć właśnie, że to nie tylko zmienia ich stosunek gdzieś tam emocjonalny, ale też po prostu zrozumienie lokalnej kultury, lokalnych norm, zwyczajów, potrzeb. I dlatego w sektorze jest tak, że dobrym standardem, tym ideałem, do którego dąży sektor, jest to, żeby jak najwięcej osób to właśnie byli ci tak zwani lokalni pracownicy, pracowniczki. W PAH-u na przykład w 2020 roku ta statystyka w tych wszystkich zagranicznych oddziałach wyglądała tak, że 172 osoby na 161 to byli pracownicy lokalni, czyli rzeczywiście... Odwrotnie, 161 na 172. A, tak, tak. Więc to niecałe... Tak, nie, 10... 11 osób. 11 osób to byli ci tak zwani ekspaci, czyli osoby, które przyjeżdżają z innego kraju specjalnie albo z innego regionu świata, żeby tam podzielić się jakąś ekspertyzą. Przy okazji ekspatów, to ponieważ pierwszy raz pada ten termin u nas, to... No nie wiem. Tak? Myślę, że używaliśmy, no. Ale dobrze, co chciałeś wyjaśnić. Może. Przesłucham jeszcze raz nasze odcinki o pomocy. Bardzo wam polecam je. Natomiast chcę tylko powiedzieć kilka krytycznych słów, że ekspat to jest też pojęcie, które jest dyskutowane krytycznie w środowisku, ponieważ jest to taka kategoria ciekawa pod kątem tego... Uprzywilejowany migrant. Tak, tak. Uprzywilejowany migrant. Dlaczego właśnie nie myślimy o osobach, które na przykład, nie wiem, z Polski, które pracują w Ukrainie jako o migrantach. To jest taka wrzutka moja tylko do refleksji. Przyjęło się bardzo to pojęcie, ale myślę, że niesie ze sobą też pewne schematy myślowe. No, jest po prostu klasistowskie, jakby myślę, że nie ma co obijać bawełny, w sensie takim, że rozróżnienie jest takie, że jeżeli to jest tak zwany high skill worker, czyli po prostu osoba z wyższych klas społecznych, no to jest ekspat, po to, żeby nie pomylić przypadkiem tej osoby z nisko wykwalifikowanym pracownikiem migranckim ekonomicznym. To też jest o tyle absurdalne, że to, na przykład, nie wiem, ja w swoim życiu mam doświadczenie zarówno migranckie, jak i ekspackie, to znaczy jak zbierałam pieczarki w Holandii, to byłam migrantką, ale potem jak byłam w organizacji w Brukseli, to już byłam ekspatką zdecydowanie. Więc tak, no to rozróżnienie jest specyficzne, jednak no, funkcjonuje w sektorze, ale w sumie tak, równie dobrze możemy powiedzieć, że to po prostu są pracownicy migranccy. Tak czy siak, puenta jest taka, że większość stanowią osoby lokalne i tych lokalnych głosów dzisiaj będziemy słuchać. No dobrze, przejdźmy do tych historii, bo znowu zagadujemy. Pierwsza z nich to Waleria. Opowie nam na początku trochę o swojej sytuacji, jak znalazła się w tym miejscu, w którym jest w tej chwili, jaka jest sytuacja jej rodziny, a następnie przybliży nam, na czym polega jej praca w Polskiej Akcji Humanitarnej. Ja z jugu Ukrainy na dany moment... Pochodzę z północnej części Ukrainy. Obecnie moje miasto jest okupowane. Niestety legalnych możliwości wyjechania z miasta nie ma. Nielegalne są, ale bardzo drogie oraz niebezpieczne. Obecnie moi rodzice znajdują się w tym mieście. Sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa jest w miarę stabilna. Żadnej agresji wobec mieszkańców niby nie ma, ale pracy też nie ma. Pieniędzy nie ma też. System bankowy całkowicie nie działa. Wypłacić pieniędzy z bankomatu nie ma możliwości. Kupienie jedzenia kartą praktycznie jest niemożliwe. Купить продукти за безналічні гроші почти невозможно. Вот. Уже 2 недели. Już 2 tygodnie nie ma zasięgu, ani rosyjskiej, ani ukraińskiej. Bardzo ciężka sytuacja. I no, вообще очень тяжело. U kilku operatorów jest internet kablowy, ale nie zawsze. Opowiedz więcej o swoim przemieszczeniu się.
Z Berdiansku na Donbas przyjechałam jeszcze w 2013 roku, ponieważ tam znajdował się mój uniwersytet w obwodzie donieckim. W 2014 roku musiałam wyjeżdżać z powodu konfliktu, który się zaczął. Potem byłam w mieście Gorlowka, ale też później to miasto zostało okupowane. Ten rok mieliśmy naukę zdalną. Później uniwersytet zmienił miejsce lokalizacji na terenie obwodu donieckiego, na taki, który był pod kontrolą ukraińskiej armii. Skończyłam jakoś studia, otrzymałam dyplom magistra i potem zamieszkałam tam. A potem zaczął się konflikt w 2022 roku i z tego względu musiałam wyjechać do zachodniej części Ukrainy. Co robiłaś przed PAH? Przed PAH pracowałam jako nauczycielka, ale niestety niedługo. Pracowałam chyba około pół roku w szkole. Później skończyła się moja umowa i następnie złożyłam dokumenty do PAH. Od tego czasu minęły prawie 4 lata. Na samym początku pracowałam w dziale programowym, byłam pracowniczką socjalną, bo to odpowiadało mojemu doświadczeniu w pracy oraz wykształceniu. Potem podjęłam decyzję, aby spróbować swoich sił w czymś innym, w innych zadaniach dotyczących pracy humanitarnej. I z tego względu zmieniłam dział na MIL, monitoring i ewaluacja. Pojawiła się oferta, podeszłam do rekrutacji i obecnie już 2 lata pracuję tutaj. Na czym polega praca w MIL? W pierwszej kolejności obserwujemy, czy przestrzegane są kluczowe humanitarne standardy podczas realizacji projektu. Również my odpowiadamy za rozliczenie wszystkich naszych partnerów. Oprócz tego zbieramy dane, które pomagają nam zrozumieć, na ile jest efektowna pomoc, którą realizujemy, czy wszystko w porządku i czy nie pojawiły się jakieś problemy w naszej działalności. Jeśli są, to w jaki sposób możemy je zaadresować. W następnym projekcie robiliśmy podobne rzeczy. Wnioski na temat tego, co zrobiliśmy dobrze, wykorzystujemy w następnych projektach. Co my zrobili klasne i co możemy zabrać z sobą? Следующий проект. Dlaczego chcesz pracować dla organizacji humanitarnej? Bo to jest możliwość zrobić przynajmniej coś dobrego dla ludzi, którzy są w takiej samej sytuacji jak ja. Waleria wspomniała o standardach humanitarnych. Po angielsku to są Core Humanitarian Standards, po polsku podstawowe standardy humanitarne. To jest taki dość podstawowy dokument, który przyświeca organizacjom w tym sektorze. Tam jest takich 9, powiedzmy, zasad. Nie będziemy przechodzić przez nie wszystkie, bo to nie o tym odcinek, ale myślę, że warto wspomnieć o kilku takich najbliższych naszych edukacyjnych serduszek. Jeden, który mi szczególnie tutaj jest bliski, no to jest punkt 2, czyli udzielić pomocy wtedy, kiedy jest ona potrzebna, to znaczy nie dlatego, że ja chcę udzielić pomocy, tylko dlatego, że pomoc jest potrzebna, wychodzenie od potrzeb, a nie od własnych pomysłów. Myślę, że też szybkość i taką adekwatność do momentu jest tutaj też ważna, to mi się podoba. Przepraszam, że przerwałem. Nie, spoko. No tak, i generalnie po prostu skoncentrowanie się na tych potrzebach i czasowych i adekwatności tej pomocy, więc to jest punkt 2 z tego dokumentu. To teraz ja mam wybrać swój ulubiony? No proszę. To ja wybiłem 5, bo jest o skargach. One są często dosyć ogólne na poziomie tych zasad, ale mogę wam powiedzieć, że to jest cały podręcznik, który ma też owskaźnikowane to wszystko i przechodzi do bardzo konkretnych rzeczy. Natomiast tutaj z tych 9 wydaje mi się ta najbardziej konkretna, to znaczy mówiąca o tym, że osoby, które są tymi osobami, którym pomagamy, mają możliwość, powinny mieć możliwość wnoszenia skarg, przekazywania swojej informacji zwrotnej na temat sposobu udzielania tej pomocy. No i myślę, że to też jest taki kamyczek do podmiotowości osób, którym pomagamy i akceptacji, ich szacunku wobec nich. Więc ja wybieram numer 5. No to może też dobry moment, żeby wspomnieć, że w każdej chwili możecie złożyć skargę na nas, do PAH-u, ale oczywiście nie tylko na nas, znaczy śmiechy, chichy, procedury procedurami, ale tak to jest ważne, no szczególnie jeżeli chcemy po prostu być wiarygodni i gdzieś tam odpowiedzialni za to, co robimy, no to musi być jakiś mechanizm
whistleblower, czyli jakiegoś takiego zaznaczenia, że coś jest może niekoniecznie tak, jak powinno. U nas na stronie internetowej znajdziecie informacje o tym, jak można właśnie taką skargę znaleźć. pach.org.pl/skargi i sygnalizowanie nadużyć. Tam są wszystkie informacje. Wiele z tych punktów, które brzmią bardzo ogólnie i jakby ważne na poziomie wartości, przekłada się w praktyce na różne konkretne administracyjne rzeczy. To znaczy na to, że jeżeli musimy mieć sposób, że można wnieść skargę, no to musimy mieć całą procedurę, która to umożliwi i która zapewni to w praktyce. I tak samo jest taki punkt, który mówi o tym, że mamy się uczyć na doświadczeniach, aby pomoc, której udzielamy, była coraz lepsza. No i to też brzmi jak takie ładne coś napisane na ścianie. Na ścianie w domu albo w biurze, ale w praktyce to oznacza, że po prostu są działy tak zwane MIL, o którym też mówiła Waleria, czyli monitoring, ewaluacja, całe standardy tego, w jaki sposób się mierzy, jak się mierzy, jak się ewaluuje, w jaki sposób to wszystko jest monitorowane. No i tak, no to bardzo szczytna, okrągła idea przekłada się na bardzo konkretną administrację i pracę konkretnych osób. To też taka informacja do wszystkich, którzy krytycznie podchodzą do działań społecznych, że właśnie po to jest MIL i po to jest monitoring w trakcie działań i ewaluacja po nich, aby uczyć się, aby wszystko było transparentne, aby też sprawdzać, czy pewne standardy udzielania pomocy są zachowane. Więc myślę, że też jak zastanawiacie się nad wspieraniem różnych inicjatyw społecznych, to warto w ogóle też pomyśleć o tym, zapytać o to albo sprawdzić, czy takie komponenty są w tych działaniach, bo po prostu one są niezwykle ważne do tego, aby robić to coraz lepiej. W pomocy zawsze jesteśmy w nowych sytuacjach, to znaczy każda sytuacja jest inna, bo sytuacje się dynamicznie zmieniają, dotyczą ludzkich historii itp., więc to jest żywy organizm i ciągła nauka pomagania i działania. A coraz lepiej działać, to też znaczy coraz bardziej wydajnie klikać w Excelach i to też znaczy często praca bardzo nie odbiegająca od tego, co się robi w biurach w każdym innej dziedzinie, czyli praca przy komputerze. Ale próbujemy zniechęcić wszystkich do pracy. Nie, próbujemy odsiać, jak ty mówisz, żniwo od plewu, nie. Odsiać coś od czegoś, tak żeby zostali ci, którzy rzeczywiście są zmotywowani i wiedzą, dlaczego są zmotywowani, a nie dlatego, że mają jakieś hollywoodzkie wyobrażenia o tej pracy. Bo ta praca często nie jest w praktyce bardzo hollywoodzka. Kolejny nasz gość, czyli Maksym, opowie nam też o swojej pracy, o tym, jak tam trafił i o tym, czym się zajmuje w Pachu. Czyli o koordynowaniu partnerstw. Hello, my name is Maxim. I'm partnership coordinator. Cześć, mam na imię Maxim. Jestem koordynatorem partnerstw i pracuję dla PACH ponad 4 lata. Jestem z regionu Doniecka. Kontynuuję pracę razem z PACH, wspierając osoby, które cierpią z powodu tego konfliktu zbrojnego. Moje codzienne obowiązki to kontaktowanie się z partnerami, lokalnymi partnerami, którzy wraz z nami zapewniają ludziom produkty i pakiety żywnościowe, higieniczne, pakiety dla instytucji i centrów. Mój zakres obowiązków to znajdowanie dobrych i odpowiedzialnych partnerów, którzy są w stanie zapewnić dystrybucję w terenie. To praktycznie tyle. My area of responsibility is to find good and accountable partners who is ready to provide some distribution on the field. And then basically that's all. Kiedy dołączyłeś do PACH i co robiłeś wcześniej? I joined PH. Dołączyłem do PACH-u, jak się nie mylę, w 2018 roku. Przed pracą w PACH studiowałem na uniwersytecie i pracowałem jako facylitator w siedlicy dla dzieci. Potem dołączyłem do PACH jako pracownik socjalny i facylitator, a teraz stałem się menadżerem w PACH. And after that I joined the PH as a social worker or facilitator and now I became a manager in PH. Dlaczego chciałeś dołączyć do organizacji humanitarnej? Chciałem dołączyć do działań humanitarnych, aby znaleźć możliwości wsparcia ludzi, którzy cierpią przez tę wojnę. Właściwie sam jestem osobą wewnętrznie przemieszczoną przez wojnę i chcę wspierać ludzi jak ja, z mojego regionu i mojego kraju. To jest powód, dlaczego tu jestem. Dlaczego jestem w PACH tak długo?
bo lubię pracować z tymi ludźmi, którzy pracują w ukraińskiej misji. Lubię pracować z tą organizacją i to jest powodem, dlaczego tu jestem i dlaczego kontynuuję pracę z PAH. And that's actually the reason why I am here and why I am continuing to work with the PH. Po tym czasie, jak PAH i inne organizacje zaczął pracować z projektami rozwojowymi i wsparciem międzynarodowym, ludzie w obwodzie donieckim i ługańskim, nasza część kraju zaczęła się rozwijać i nasze regiony stały się lepsze. Zobaczyliśmy wiele dobrych procesów z rozwojem naszego regionu. Myśleliśmy, że będzie tego coraz więcej i region się rozwinie. Ale od ataku na pełną skalę potrzeby się zmieniły. Musimy ponownie pokrywać podstawowe potrzeby, bo wiele osób cierpi od ostrzałów i przez konflikt niszczona jest infrastruktura. Good processes with our community and development of our region. And I think it would be more and more, and our region would become really good and developed. And after this full-scale invasion, we have other needs. And we again need to cover basic needs because a lot of people are suffering from shellings from this conflict because of destruction of infrastructure. Wiele osób wyprowadziło się z obwodu donieckiego i ługańskiego i teraz mamy co najmniej trzy inne regiony w Ukrainie, które są okupowane. To bardzo skomplikowane, żeby wiedzieć, co tam się dokładnie dzieje. Nie możemy zapominać, że są osoby, które chcą wyjechać i chcą wolności i możliwości spokojnego życia. We shouldn't forget that there are people who want to live and who want to be freedom and who want to enjoy their life and not suffering from all of these issues what we have now. To, na co chciałbym zwrócić uwagę w tej wypowiedzi Maksyma, to też takie trochę łamanie stereotypu, czym jest pomoc humanitarna. Bo często mamy to wyobrażenie, że to jest ten jeden człowiek, czy w ogóle pojedyncze osoby, które niosą pomoc, a tak naprawdę to zawsze jest gra zespołowa. Nie tylko chodzi o to, że współpraca wewnątrz organizacji, o której wam już też wspominaliśmy kiedyś, ale też ta współpraca między organizacjami i też znajdowanie takich partnerów, którzy będą w stanie na przykład coś zrobić lepiej, szybciej, adekwatniej do potrzeb lokalnych, ponieważ są na przykład właśnie bardziej osadzeni lokalnie. I jak widzicie, udzielanie pomocy wewnątrz Ukrainy to nie jest tylko tak, że PAH wszędzie jeździ i swoimi pracownikami to ogarnia, że tak powiem. To jest właśnie nawiązywanie tych partnerstw i dbanie o te partnerstwa i współpraca w tym zakresie. To, co, no, co ja zwróciłam też uwagę w tej wypowiedzi, to jest w tej ostatniej części trochę opowieść o tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli tym przeplataniu się pomocy rozwojowej i humanitarnej. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że konflikt, wojna rosyjsko-ukraińska nie trwa od tego roku. Wojna trwała 2014 roku i szczególnie właśnie obwód doniecki i ługański były nią doświadczone. No już był taki moment stabilizacji, kiedy właściwie te działania, tak jak opisuje to Maksym, były z kategorii rozwojowych, to znaczy poprawy dobrostanu i jakości życia osób, które tam były. No ale ponowny atak w lutym spowodował, że jakby wracamy do pomocy humanitarnej i zaspokajania bardzo podstawowych potrzeb. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy w stanie przejść ponownie do tych działań rozwojowych, że sytuacja się ustabilizuje dla ludności na tyle, żeby móc już myśleć nie tylko o podstawowych potrzebach, ale też o przywracaniu jakiejś jakości codzienności życia. Ale jak widzicie, to się często może iść takim zygzakiem, więc na to też chciałam zwrócić po prostu waszą uwagę. No dobrze, to przejdźmy do trzeciej historii, która też pokaże trochę inny wymiar pomocy humanitarnej, inny aspekt. To jest pomoc humanitarna, rozwojowa, to często wielkie wyzwanie logistyczne i dlatego pracownikami i pracowniczkami humanitarnymi są także osoby, które zajmują się logistyką. I taką osobą jest Irina, która także powie o tym, jak znalazła się w polskiej akcji humanitarnej, ale przede wszystkim opowie nam o swojej codziennej pracy.
Imię Irena, pracuję jako logistyczka w Pachu dziś od 22 marca. Przed pracą w Pachu pracowałam jako logistyczka na firmie, która sprzedaje różne santechniki i tam zajmowałam się poszukiwaniem traków. I tutaj też pracuję w takim samym sensie. Szukam traki, które sprowadzają pomoc z lwowskiego magazynu do naszych potrzebujących ludzi, którzy są w Donieckim, w Dniepropetrowskim obozie. I także przeprowadzaliśmy parę traków do kijowskiego obozu. Czasem sprowadzamy te traki do naszych partnerów, które już tam dalej przydają tą pomoc. Dzień mój się składa z tego, że muszę odpowiadać na różne telefony, zamawiać transporty, mam meetingi z naszymi logistykami z różnych misji, szukam traki, potem na telefonie zawsze z kierowcami, żeby znać, gdzie oni, jak oni dojechali, jaka tam droga, jakie problemy z paliwem, czy jeszcze z czymś. No i tutaj jest takie trochę jakby nowe dla mnie te, że logistyk zajmuje się także zakupywaniem różnych rzeczy dla ofisu, wynajęciem czy składaniem umów z różnymi tam organizacjami, jakie zdają nam na wynajęcie samochody. Szukaliśmy także stację jakąś małą benzynową, bo w Ukrainie bardzo wielki problem z paliwem. Chcieliśmy to jakoś trochę sobie zrobić taką małą stację, żeby potem korzystać z tego paliwa, ale trochę nam się to nie udało, to szukamy innych wariantów. Dlaczego chciałaś pracować w Pachu? No oczywiście to pomoc ludziom, no nie tak jakby tylko, że to moja osobista pomoc, bo jakby każdy człowiek u nas w Ukrainie stara się pomagać naszemu wojsku, naszym ludziom, które uciekają z tych takich regionów bardziej ostrych, ale chciałabym w takich trochę większych masztabach pomagać. I tutaj właśnie to dotyczy moja praca do tego, bo zajmuję się dostarczeniem tej pomocy. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć trochę na temat tego, co robiłaś przed Pachem? Pracowałam jako logistyczka w firmie, która zajmuje się sprzedaniem santechniki różnej i przed tym też pracowałam jako logistyczka. Mam jakąś taką małą swoją firmę, jaka zajmowała się pośrednictwem między tym, kto sprzedaje na przykład jakieś rzeczy i tym, kto ich kupuje. Ja jakby szukałam dla nich transporty, żeby tam dostarczyć jakieś rzeczy. Na razie pracę nie ma, dlatego po prostu jakby prowadzę tą firmę dokumentalną, ale pracuję tylko w Pachu. Mam nadzieję, że te trzy wypowiedzi dały wam taki przynajmniej przedsmak w ogóle zobaczenia, jakie jest spektrum pracy w sektorze humanitarnym. Na konkretnym przykładzie pracy w Ukrainie. To oczywiście nie wszystkie pozycje, które tam są, to nie wszystkie historie, ale chcielibyśmy wam po prostu zasygnalizować, że zwykle w tym kontekście naszymi pracownikami, pracowniczkami są osoby, które w mniejszym lub większym stopniu dotknął ten konflikt, na przykład musiały zmienić swoją pracę, albo zamrozić swoją firmę, albo uciec z miejsca, w którym mieszkali. I ich praca często polega na takich bardzo organizacyjnych rzeczach, utrzymywanie relacji z partnerami, czy logistyce, czy pilnowaniu, aby wszystko było dobrze zewaluowane, podsumowane, lekcje wyciągnięte. Więc ten kalejdoskop działań, o którym wspominała na początku Helena, na przykładzie Ukrainy jest też bardzo szeroki. W kontekście obecnej sytuacji też bardzo zwiększył się kalejdoskop rzeczy, które można robić w sektorze humanitarnym w Polsce, bo ten sektor się bardzo rozrósł z oczywistych przyczyn. Więc za chwilę też Helena nam opowie trochę o tym, co w Pachu robimy, jakie działania są, jakie będą, jakie się już dzieją. Ale zanim jeszcze, no to w ogóle Helena jest tutaj naszą zdecydowaną gwiazdą odcinka, dlatego że od niej zaczęliśmy, nią kończymy, a jeszcze w międzyczasie te wywiady
wywiady z osobami z Ukrainy też przeprowadzała Helena i dzięki niej je mamy, więc dzięki za to. Przy okazji też podziękuję Sylwii, która jest naszą tutaj lektorką tłumaczeń, oraz Eugenę Kowalenko za przetłumaczenie z języka rosyjskiego na polski jednej z wypowiedzi. Więc dzięki za te całe wsparcie tłumaczeniowo-materiałowo-zbieraniowe. Jak widzicie, różne umiejętności mogą się przydać we współpracy z organizacją społeczną, więc jeżeli chcielibyście wykorzystać jakieś swoje, to napiszcie do nas na edukacja@pach.org.pl, a nuż może się znajdziemy różne pola do współpracy. A jeżeli chcecie działać w Milu albo w ewaluacji, albo w logistyce, to możecie też zajrzeć na zakładkę ofert pracy, bo jest na razie ich całkiem sporo. Ale zachęcamy szczególnie do tych w Polsce, nie zachęcamy do wyjazdu do Ukrainy, ponieważ jak słyszeliście, mamy tam świetnych pracowników, ale tych w Polsce ofert jest bardzo dużo. I teraz zapowiedziana wcześniej Helena, która pokaże nam w telegraficznym skrócie, jak wygląda na tą chwilę przekrój działań pomocowych dla osób dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie, które przebywają w Polsce. PAH w Polsce działa w takich 5 głównych obszarach. Jednym z nich jest pomoc natychmiastowa. I tutaj oczywiście główną rolę grała granica polsko-ukraińska i dostarczanie tych podstawowych produktów przy pomocy koordynatorów i wolontariuszy na samej granicy. Mówimy tu o jedzeniu, ciepłych napojach, o ciepłych kocach, ubraniach, ale też oczywiście o informacji, tłumaczeniach, które były bardzo ważne. Do tego dochodziło też wsparcie ośrodków recepcyjnych, centrów przyjmujących uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy. Tutaj w ostatnim czasie między innymi wsparliśmy ośrodek w Nadarzynie, jeżeli chodzi o żywność czy inne artykuły. Kolejnym takim zadaniem z pomocy natychmiastowej, w związku z tym, że zmniejsza się liczba osób przekraczających granicę, jest wspieranie żywnością osób wewnętrznie przemieszczonych po ukraińskiej stronie granicy, konkretnie w obwodzie wołyńskim. Tutaj na koniec sierpnia planowana jest duża dystrybucja na 1000 osób. I też wznowiliśmy nasze działania na granicy polsko-białoruskiej, gdzie uruchomiliśmy specjalne centrum logistyczne, z którego aktywiści, aktywistki, organizacje działające na granicy polsko-białoruskiej mogą pobierać produkty, artykuły do przekazywania osobom przekraczającym granicę polsko-białoruską, a które potrzebują na przykład żywności, czy potrzebują ciepłych kocy, ubrań itd. Inną działką, którą zajmujemy się w Polsce, jest dostarczanie pomocy humanitarnej w postaci kart płatniczych, które ułatwiają rodzinom zakup najbardziej potrzebnych produktów, których potrzebują podczas pobytu w Polsce. Ta pomoc poprzez dostęp do środków do życia w krajach takich jak Polska, gdzie dobrze funkcjonuje rynek, jest tak naprawdę najlepszym rodzajem pomocy humanitarnej, bo daje możliwość ludziom wykorzystania tych środków tak, jak uważają, oddając ich ręce sprawcy i godność. I tutaj my działamy poprzez 5 lokalizacji ogólnodostępnych w całej Polsce, w tym m.in. Przemyśl, również Koszalin, Stargard, Bartoszyce i Olsztyn. I przez 2 takie ograniczone ośrodki związane z pomocą dla osób z niepełnosprawnościami razem ze Stowarzyszeniem Mudita. Kolejnym działaniem jest program Pajacy, który jest długoletnim programem w ramach PAH. Z jednej strony pomoc żywnościowa w szkołach i w ośrodkach wsparcia dziennego, ale z drugiej strony też pomoc psychospołeczna. I tutaj zarówno w część żywnościową zostały włączone już w marcu dzieci z Ukrainy, jak i w część psychospołeczną będą włączane od września, bo właśnie rozstrzygnął się konkurs, w ramach którego organizacje lokalne, które chciały udzielać tej pomocy, zgłaszały się właśnie do PAH o dofinansowanie i można już teraz powiedzieć, że 39 organizacji z całej Polski uzyska takie dofinansowanie właśnie na prowadzenie zajęć grupowych, konsultacji indywidualnych, integracyjnych, szerszego włączania dzieci po prostu w społeczeństwo polskie, ale do tego też radzenia sobie z traumą, ze stresem, wszystko to, co jest teraz najbardziej potrzebne. Innym działaniem jest koordynacja w ramach NGO Forum przy współpracy z Ashoką.
to ciało wspiera dzielenie się informacjami, wzajemne uczenie się między polskimi i międzynarodowymi organizacjami, wymiana doświadczeń, no wspieranie się w tym wzrastaniu, w dalszym rozwoju, także instytucjonalnym. Ostatnim obszarem jest edukacja globalna. Tutaj razem z edukatorami, z nauczycielami, z uczniami poprzez szkolenia możemy tworzyć materiały edukacyjne, które mają na celu wybudowanie tej świadomości na problemy globalne z naciskiem oczywiście na obecny kryzys w Ukrainie. Prowadzimy też podcasty, webinary, newslettery dla każdej osoby zainteresowanej na różne tematy globalne, które po prostu mają na celu wybudowanie świadomości na temat tych współzależności, pomocy humanitarnej i rozwojowej, tolerancji, no i wiele innych tematów. Zamierzamy kontynuować wszystkie te działania, jednak musimy brać pod uwagę szybko zmieniającą się sytuację, także na granicy. Jesteśmy w stanie bardzo szybko ponownie otworzyć na różnych przejściach granicznych namioty, przywrócić te działania, bo wiemy, że cóż, konflikt zbrojny jest bardzo nieprzewidywalny i być może nasza pomoc, taka najbardziej podstawowa, też będzie potrzebna, zwłaszcza jeśli więcej osób zacznie przekraczać granice w czasie zimy. Dodatkowo przygotowujemy też projekty skupiające się na wsparciu w szukaniu schronienia, w szukaniu mieszkań. Tutaj są projekty i krótko, i średnio, i długoterminowe. Też dofinansowanie szkoleń zawodowych oraz językowych, czyli nauka języka polskiego, wsparcie w szukaniu pracy. To są nasze plany na najbliższe miesiące i najbliższy rok. I właśnie w zależności od tego, jak będzie się zmieniać sytuacja i jak będą wyglądały potrzeby, będziemy modyfikować te projekty. To, co przedstawiła nam Helena, to oczywiście stan na połowę sierpnia 2022 roku. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy nas będą słuchać w przyszłości. Natomiast no to, co chciałbym zaakcentować, to na pewno to, że bardzo szybko się to wszystko zmienia. Pomoc, która kilka miesięcy temu była bardzo adekwatna, teraz już jest nieadekwatna, bo zmieniają się potrzeby i pomoc polega między innymi na tym, aby szybko reagować na zmieniające się potrzeby. Więc być może słuchając tego odcinka, sytuacja w Ukrainie już jest całkowicie inna, ale to, co chcieliśmy wam pokazać i powiedzieć, to pokazać różne spektrum tej pomocy i pokazać, że ona ma bardzo różne wymiary, rodzaje. No i przede wszystkim jest realizowana tam na miejscu, jest realizowana poprzez osoby, które znają lokalny kontekst i które same w większości są w mniejszym lub większym stopniu doświadczone przez tą wojnę. To tyle z naszej strony. Na koniec jeszcze powiemy, że oprócz podziękowań dla wszystkich osób, które się przyczyniły do tego odcinka i w nim wystąpiły, należą się podziękowania dla sponsora naszego odcinka, którym jest organizacja CARE. Dzięki jej wsparciu możemy podejmować ten temat. Zapraszamy was już teraz do słuchania kolejnych odcinków, do powrotu także do innych odcinków pomocowych. Myślę, że już jest ich na tyle dużo, że stanowią niezłą pigułkę refleksji o pomaganiu. No i też obiecujemy, że wrócimy do globalnych kwestii, nie tylko pomocowych, bo ostatnio była jakaś taka seria, więc jeżeli czujecie, że zmieniliśmy profil, to nie. Wracamy też do globalnych spraw już niedługo. Tak, ale pomoc humanitarna jest także globalną sprawą. Życzymy wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia.